Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Rewolucja z ducha, poświęconej Janowi Pawłowi II i temu, co udało mu się osiągnąć w Polsce, ale nie tylko w Polsce, jak udało mu się zmienić nasz kraj, nasz Kościół, ale przede wszystkim naszą cywilizację. Dzisiaj naszym gościem jest dr Paweł Milczarek, filozof, dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia. Witam serdecznie. Zacznijmy od takiego krótkiego opisania świata, w który wchodzi Jan Paweł II, w którym papieżem zostaje Jan Paweł II, bo to przecież jednak inny świat niż ten, w którym my żyjemy w tej chwili. To świat po rewolucji seksualnej, to świat, w którym, no wprawdzie w Stanach Zjednoczonych szykuje się już przejęcie władzy przez konserwatystę, no tak można powiedzieć, Ronalda Reagana, ale w którym wciąż jeszcze lewica no święci tak naprawdę nieustające triumfy. No i świat, w którym jest Związek Sowiecki przede wszystkim. Tak, to właściwie ten 78 rok to jest czas jednak jakiegoś apogeum tych przysłowiowych lat 70., które przed chwilą tymi różnymi elementami opisywałeś. No, to jest świat głęboko podzielony, jak się tak elegancko mówiło, a tak naprawdę świat, w którym toczy się walka na śmierć i życie między Imperium Sowieckim, które dość regularnie poszerza swoje wpływy, może już nie tak dynamicznie, ale jednak realnie w Afryce i w Azji. To jeszcze ciągle nie jest moment, gdy w Afganistanie Sowieci zostaną jednak no, jakoś zatrzymani, prawda? To jest jeszcze czas, w którym wydaje się, że to oni są w rozpędzie i zwyciężają. I także ideowo. Wciąż jeszcze nie ma tego przełomu ideowego na Zachodzie, w którym no, można powiedzieć, pojawiło się takie wyraźne jednak, przynajmniej w wykonaniu niektórych elit, niektórych osobistości, takie wyraźne odwrócenie się od tego świata sowieckiego. To jest jeden element, który jest bardzo ważny do zrozumienia fenomenu Jana Pawła II i jego wejścia także no, na ten piedestał przywódcy, mówimy językiem świeckim, przywódcy Kościoła Powszechnego, prawda? Takiej siły duchowej. Drugi element, no to rzeczywiście ciągle jeszcze bardziej te lata 70. to jest Her, albo no, może ostatecznie Jesus Christ Superstar, niż powiedzmy cokolwiek by przypominało pasję Mela Gibsona, tak? Między tymi kulturowymi fenomenami. To lata 70. to są jednak lata tej rewolucji kulturowej. Nie ma jeszcze śladu żadnego takiego powrotu ludzi młodych do kościoła, czy to nawet może być szerzej wartości konserwatywnych. No i na tym tle pojawia się papież z Polski, tak? Czyli z kraju trochę innego jednak wciąż. Tak, z kraju z zamrażarki, czy z lodówki, tak rozumiano. Mówiono elegancko Kościół Milczenia, tak? Czyli Kościół, który bardzo rzadko miał okazję zabierać swój głos tak, aby był słyszalny. No, on był słyszalny świetnie w Polsce, ale nie był... No, ale już nie w NRD, czy w Czechach, Czechosłowacji, czy indziej. No i taki trochę z jednej strony postać dość znana w Episkopacie Światowym. Karol Wojtyła był osobą znaną, ale z drugiej strony no tylko wśród tych elit kościelnych. Natomiast nie był człowiekiem w skali takiej opinii katolickiej bardzo znanym i takim papabile narzucającym się. To do tego, jak papież Jan Paweł II był odbierany przez Kościół. Zaraz wrócimy. Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy powiedzieli słów kilka o tym, jak wyglądał Kościół w tym czasie, bo to również Kościół, który, powiedziałbym, towarzyszy tym przemianom i to, powiedziałbym, nie zawsze w najlepszym znaczeniu słowa towarzyszy. Jak ten Kościół opisywano, ten stan Kościoła z tego czasu, to użyto takiego, jeden z hierarchów niemieckich użył tego obrazowego
bardzo symbolu, że to trochę tak jakby trwała jakaś wielka budowa, tylko w trakcie tej budowy nagle gdzieś zgubiły się plany. Już dalej coś budują, bardzo toczy się jakaś radosna twórczość, tylko że w pewnym momencie ci budowniczy orientują się, że nie wiedzą do końca o jaką budowę chodzi i to rozczarowanie, czy to zaskoczenie powoli przechodzi także do świadomości robotników pracujących na budowie. Trochę coś z tego rzeczywiście było. To był kościół, który miał jeszcze w sobie pamięć tego entuzjazmu soborowego, ale już bardzo wyraźnie też gorycz doświadczenia mocnej desakralizacji tych słynnych, pustych kościołów. No i można powiedzieć, że jakiejś nowej propozycji, czy jakiejś propozycji wyjścia z tego stanu nie było. To jest kościół drugiej części pontyfikatu Pawła VI. To był kościół, w którym Paweł VI usiłował, wykonując różne gesty, można powiedzieć, hamować taką rewolucję obyczajową, także liturgiczną i tak dalej w kościele. Ale niewiele, właśnie nie za bardzo mu się to udawało. Można powiedzieć, że to był papież, którego kojarzono z takim płaczem nad ruinami. Wykonywał różne gesty, ale jego realna władza była znikoma. Właśnie, skąd się brało to, że realna władza papieża, czyli no jednak głowy kościoła, człowieka, który no, nie ma oczywiście absolutnej władzy, bo to nigdy nie jest prawda, ale ma ogromną władzę, przynajmniej taką powinien mieć w odbiorze opinii publicznej. Nie może nic zrobić z kościołami, które wypowiadają mu posłuszeństwo po encyklice Humane Vitae na przykład. Myślę, że pewnie różni poważni historycy będą tutaj mieli kłopot z taką całościową oceną pontyfikatu Pawła VI, już wyraźnie na nią czas zresztą w tej chwili, ale tak ostrożnie mówiąc, trzeba powiedzieć, że Paweł VI bardzo w dużym stopniu przyczynił się do tego, że często nie traktowano jego poleceń tak jako zobowiązujące. No, jednak była w jego decyzjach duża chwiejność. To się powtarzało, ten mechanizm, w którym on dawał na przykład na początku jakieś sygnały, że zastanawia się nad jakąś zasadniczą zmianą, w jakimś fragmencie nauczania, czy to moralnego, czy jakiejś dyscypliny kościelnej. No wszyscy już się do tego przygotowywali, że ta zmiana nastąpi i gdy ona już się zbliżała, Paweł VI nagle wykonywał jakby krok do tyłu, czy też nagle okazywał się takim zupełnie tradycyjnym w swoim nauczaniu pasterzem. Myślę, że gdyby od początku mówił jednym głosem, jednym tonem, no to jednych by nie rozczarował, drugich by z siebie nie odepchnął, prowadziłby pewniejszą ręką Kościół. No, jak mówię, trzeba się starał się powstrzymać od jakiejś takiej jednoznacznej tutaj oceny, bo nie było mu łatwo, jednak nie były czasy także łatwe, ale niemniej, no na przykład takie dziwne, co dzisiaj dla mnie zupełnie trudne do zrozumienia, zachowanie, gdy Paweł VI właściwie przez cały pontyfikat usiłował nie zauważać zniewolenia komunistycznego połowy świata, prawda? Pisał encyklikę o dialogu, pisał tam o wielkich problemach świata, o kolonializmie, o przerostach gospodarki liberalnej i tak dalej, że o komunizmie właśnie nigdzie się nie zająknął w tych dokumentach, tak jakby ten problem nie istniał. No, tłumaczono to w ten sposób, że chciał chronić katolików, którzy tam mieszkali. Tak, to jest jakiś argument, ale ja go o wiele większym stopniu rozumiem w przypadku Piusa XII, który jest przecież powszechnie krytykowany za te swoje różne milczenia w czasie wojny, ale to o wiele bardziej rozumiem, bo to jest sytuacja otwartego konfliktu, w którym papież mógł więcej zrobić, naprawdę więcej zrobić, ratując tysiące Żydów, mając swój udział w ratowaniu tysięcy Żydów, niż wygłaszając jakieś płomienne przemówienia. W przypadku Pawła VI brakowało nie tyle może właśnie płomiennych przemówień antykomunistycznych, ile jednak no, jakiejś wyraźnej doktryny, bo
bardzo często różne fragmenty nauczania Pawła VI komuniści wykorzystywali do tego, żeby przekonywać katolików, czy to za żelazną kurtyną, czy w wolnym świecie, do tego, że Kościół właściwie wybrał drogę takiego ostrej krytyki kapitalizmu i w ten sposób też się stanął po stronie. Ale nie brakowało też takich teologów, bo to przecież nie tylko tak, no teologia wyzwolenia, przecież to jest... No, ja nawet nie myślę o teologii wyzwolenia, ja myślę o trochę wcześniejszych filozofach czy teologach, no Emmanuel Mounier na przykład był ewidentnie... Nie chcę powiedzieć chrześcijańskim marksistą, ale człowiekiem bardzo głęboko zafascynowanym marksizmem. Jeszcze człowiek z samego serca Kościoła, ojciec Szyni, dominikanin, no, w końcu ideolog tej postawy księży robotników, która teoretycznie była czymś bardzo ciekawym, była jakąś no, zrozumiała ta próba, ale z drugiej strony praktyka była tak głęboko rozczarowująca, że... Współczesny dominikanin już nie dominikanin, tych i trapista. Ojciec Zioło, opisując dwóch ostatnich księży robotników z Algierii, mówi, że już została w nich tylko gorycz i złośliwe zapytywanie, dlaczego nie sprzedać Bazyliki Świętego Piotra i nie rozdać temu ubogich. I on to komentuje w ten sposób, że nikt nie chce kupić Bazyliki Świętego Piotra. Tak, i to jest gorzka, ale też i dobra puenta dla tej naszej próby opisu lat 70. W Kościele dużo było tej goryczy, takiego przekonania, no, że ciągle że zaklinało się to niebo przy pomocy kolejnych gestów rozdawania tego, co Kościół miał ze swojego dziedzictwa. Takie pseudoarystokratyczne gesty w rodzaju, no, oddamy wszystko, co mamy i lud dzięki temu stanie się bogatszy. I teraz to się wszystko działo, te tiary zostały pozdejmowane, to wszystko, te z obrzędów różne piękne szaty też, różne sposoby formułowania doktryny, to wszystko zostało po odsyłane. A nawet wraz z nim lud zamiast przychodzić też odszedł. Tak, i lud również zaczął szukać gdzie indziej. Czy w takim razie ten wybór Jana Pawła II był świadomym przez kardynałów poszukiwaniem alternatywy, czy też jakby to powiedzieć, oni odczytywali trochę tak Jana Pawła II, Karola Wojtyłę, jak chcieli go ustawiać w Polsce komuniści. Ja nie mówię, że ich akurat ustawili, ale tak jak on był w Polsce ustawiany, że jest twardy kardynał Wyszyński i taki jednak liberalny, no lekko postępowy Karol Wojtyła. Na pewno ten wybór, który ostatecznie jest dziełem Ducha Świętego, to od strony takiej ludzkiej pewnie przyszedł jako wynik, wybór Karola Wojtyły przyszedł jako wynik splotu takich różnych motywacji. Na przykład na pewno była tam taka motywacja części opinii, a tutaj w przypadku konklawy części kardynałów, którzy sądzili, że to będzie rzeczywiście taki powiew świeżego powietrza. No, ten przewrót po 400 kilkudziesięciu czyli latach. Czyli kontynuacja rewolucji. Tak, że będzie to taka kontynuacja zmiany, że to jest wykształcony na filozofii współczesnej współtwórca dokumentu Gaudium et Spes o Kościele w świecie współczesnym. Tak oczekiwano, prawda, że to będzie jednak ktoś, kto znowu rzuci kolejną tę kartę liberalną na stół. Z drugiej strony myślę, że przecież zaraz po wyborze Jana Pawła II na Zachodzie nieraz formułowano obawy wręcz odwrotne, że kardynał przybywający z katolickiej Polski, z kraju nie mającego właściwie doświadczenia tej dechrystianizacji głębokiej i można powiedzieć także nie mający tego doświadczenia rozproszkowania różnych obecności, bardzo wielu różnych tradycji religijnych, bo tak rzeczywiście w Polsce powojennej już było, że taki ktoś przychodzi no, z zupełnie nieadekwatnym do Kościoła Zachodniego i do Kościoła Światowego obrazem tego, co należy zrobić. Że wręcz odwrotnie, że jeszcze maryjność do tego dochodziła. Ten obraz
papieża, który narzuci wszystkim polską pobożność. Więc zapewne byli też i z kolei w kolegium kardynalskim, teraz odwróćmy ten obraz, byli i ci bardziej tradycyjnie czy konserwatywnie nastawieni kardynałowie, którzy myśleli sobie, że to może właśnie dobrze, że taki właśnie hierarcha przyjdzie do kościoła tego strasznie już zmodernizowanego, tego kościoła, który zapominał o swoim dziedzictwie, przyjdzie ktoś, kto powie stop, prawda? A może, i to jest chyba najprawdziwsza, ta motywacja chyba najbardziej się zgadza z rzeczywistością, pewnie była też i taka motywacja, żeby że Kościół rozdarty sporem między konserwatystami i liberałami, bo tak schematycznie to bardzo łatwo wyglądało, po jednej stronie King, po drugiej stronie arcybiskup Lefebvre, niezależnie od tego, czy ten schemat ma sens, to jednak tak się nim posługiwano. To rozdarcie i teraz przychodzi ktoś, kto jest spoza bezpośredniego tego, jakby tego napięcia dwóch obozów, że to jest ktoś, kto przyjdzie za żelaznej kurtyny i spoza tego klinczu i powie, to nie są prawdziwe problemy Kościoła. Kościół ma inne problemy. Kościół w wielu częściach świata żyje zupełnie innymi kwestiami niż wasze dyskusje. Myślę, że sam Jan Paweł II dokładnie też, przynajmniej w początku pontyfikatu, z takim obrazem swojej misji też wkraczał, bo jeśli czytamy ten wywiad niedawno przypomniany, taki książkowy wywiad, którego udzielił przed swoim wyborem, tuż przed wyborem, no to tak tam tę nutę dokładnie czujemy. Ja jestem papieżem, jestem kardynałem zupełnie z kościoła, który ma inne problemy, żyje czym innym. Nie zadawajcie mi pytań, które dotyczą jakichś waszych sporów. Dr Paweł Milcarek, filozof, dyrektor drugiego programu Polskiego Radia, jest naszym gościem. Rozmawiamy o tym, do jakiego kościoła, w jaką rzeczywistość urzędu papieskiego wchodził Karol Wojtyła. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.